Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Świat Krześ, już wyszukujemy sobie nowego przeciwnika. Ogólnie rzecz ujmując, poprzedni odcinek, jeśli tam się zdziwiliście, ponieważ nie wiem sam, czy jeszcze to wytnę, czy nie, jeśli się zdziwiliście, że na końcu mówiłem, że odcinek ma pół godziny, to, a tak naprawdę nie miał pół godziny, to się nie dziwcie, ponieważ ja tam na początku 10 czy 15 minut chyba pitoliłem, że tak powiem, głupoty, więc stwierdziłem, że to jeśli wyciąłem, to stwierdziłem, że po prostu jest to bez sensu i to po prostu wyciąłem, a jak jest półgodzinny odcinek poprzedni, no to po prostu to zostało, więc daję mówię, no, jeśli jest odcinek tam 20 minut czy tam ile, to nie zdziwcie się, że na końcu mówię, prawie pół godziny wyszło, tak wyszło, tak prawdę mówiąc. No i co jest? Dałać już ciągnika, bo ja chcę grać. A ja miałem zrobić pewien myk, dać sobie tymczasowo runę ja na ławkę miałem, na ławkę miałem. No co jest? Czekajcie, ile ma runę i teraz? 98. No on się tak nie zmęczył. No dobra, mniejsza, nie będę już tutaj wnikał. O, Eto ma dobre, lepsze tutaj zgranie z Hazardem. Hazard. Dobra. Tutaj pewnie też jak nie będzie, jak będzie tak długo wyszukiwało przeciwnika, to wytnę to. No, ale no, masz ostatnią szansę. Dawaj mi przeciwnika. Abasz, co nie robię? Aż mi głos zanika, szczerze mówiąc. Chce mi się pić. A nie chce mi się iść napić. Aczkolwiek Bundesliga teamu. Zobaczymy, jaki jest mój skład. Ja szybko idę się napić. Nie wiem, czy to wytnę. Jak nie wytnę, to po prostu. Okej, ja już jestem. Mam nadzieję, że wyciąłem to. Że pamiętam o wycięciu tego. Jak nie, no to trudno. No i gramy. Dawaj. Mogę troszkę bardziej teraz, że tak powiem, naschać. Ale widziałem sobie jeszcze gumę, żeby nie chciało mi się spać. Aż tak przynajmniej. No i dobra, Aguero leci. Dobra. Aż mi się nos przy okazji odetchnął. Dzięki tej gumie. Magiczna guma. Dobra. No i wybijaj ją, dobra. Dobra. Ale no by ich robił tam jakby. On przecież to Terry przejął, no to mógł już lecieć, no Boże. Dobra. Chodź tu. Serio. Serio. Niedobra guma. Niedobra. Stwierdzam, że jest niedobra. No jeszcze tu wywróć mi Aguero, jeszcze go połam, to cię zabiję po prostu. Ale bombę załadował! Jaką bombę załadował? Boże, co za bomba? Nie, to, ja tego też nie zrobiłem.
Tak jak nie zrobiłem tej pięknej brameczki Aguero, tam takiej, no po prostu, no finezja, no po prostu stadiony świata, no jak to mówi Szparakowski. Szparakowski. Szaranowicz? Nie wiem, jak on ma. Szpakowski, o! A ja chciałem połączyć Szaranowicza ze Szpakowskim od razu i w jednym powiedziałem Szarakowski. Nie wiem, jak ja mówiłem. Ale no... no... Szaranowicz chyba mówiłem. No, miesza. Dobra. Guma może iść. Nie. Nie! O, widzicie? Wyplułem gumę. Nie mogę jej rzucić. Dobra, położyłem sobie na chusteczkę. Nie mogę. Nie idzie z gumą. No, ja nie mogę grać z gumą. Tym bardziej, że głos też mam pewno zniekształcony. Nie mogę po prostu, no. Niemagiczna guma. Taki będzie tytuł od tego odcinka, jeśli nie zapomnę. Dobra. Znaczy, magiczna jest troszkę pod tym względem, że odblokował mi się nos. Ale nie magiczna pod tym względem, że przez nią nie mogę się, że tak powiem, skoncentrować na graniu. O, jeszcze faulem. Serio? No boż, Aguero, co ty robisz? Coś mi się wydaje, że w miarę szybko zejdzie, żebyś w razie czego nie dostał czerwonej. Chociaż no wiadomo, mogę sobie wstawić za ciebie Runeja i będę miał Eto i Runeja w ataku. No, wolałbym mieć ciebie, aniżeli Runeja. Runej po raz pierwszy od naprawdę soulmatch długiego okresu czasu siedzi na ławce. Znaczy od pierwszej minuty oczywiście, bo podczas meczów no to on bardzo często siedzi, schodzi i nie dogrywa tych pełnych minut, ale no tak jako tako, no to po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna nie wyszedł w podstawowej jedenastce. Dobra. Give me this ball. Terry podaje. Na was wjazd do przodu robi. A, za mocny trochę. A shoot, nie, Weidenfella to przejął. Dobra. Chodź ty, chodź tu. Kompany, łap go. Dobra, trudno. Rożny, to nie jest gol. Znaczy, nie jest pewny gol, ale szansa na gola, tak to nazwijmy. A, nie było zagrożenia, można powiedzieć. Czechów wjazd do przodu. Potrzebujemy jeszcze jedną brameczkę oczywiście. Ale dobra. Oszty w mordę. Szczelił jeża. Ale Aguero, co dalej nie mogę się nacieszyć tą bramką, że tak powiem. Co on zrobił, to były normalnie stadiony świata. Rożny. Odbił. No nie, jak się nie odbiło. A te zakręcił ją niby tak. Przeleciała takim łukiem, że głowa mała. Ale no po prostu no nie mogę. No to to, co zrobił Aguero, no to no po prostu finezja. No po prostu finezja. Dobra, a nie tutaj. Dobra, Eto. O, jakby to przejął tak ładnie. Nie było tam spalonego, tak, bo tak wybiegał troszkę zza obrońców. Myślałem, że się rozłącza już. Jak to było podczas odcinków, które nie zostaną opublikowane. Czyli te, które zostały usunięte przypadkowo, że tak powiem. Oczywiście nie z mojej winy. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to obejrzyjcie sobie odcinek numer, nie wiem, który tam jest, 16 czy 17 chyba. Będziecie wiedzieli, o co chodzi.
No i... No co jest? Zaczyna ścinać coś nieładne. Chyba, że mi się miejsce na dysku kończy. Też może być. Beka będzie. Ponieważ no w sumie troszkę tam na tym dysku już jest nagrane. Tam jest nim 500, no ale wiadomo, jak nagra się kilka odcinków. W tym przypadku tam 6 czy 7 już siedzi. No to no może ma prawo, że tak powiem. Tym bardziej, że odcinek z FIFA no, po nagraniu nawet zajmuje około 60 giga. Do tego 3 odcinki mają kamerkę tam po 1 giga. Kamerka, nagranie z kamerki około zajmuje. No patrzcie, patrzcie co ja go robię. No, patrzcie ile on położył. No przecież Hazard, jeden grzyb położył tam praktycznie całą obronę i całą pomoc. No patrzcie to. Bo to nie są przycinki związane z internetem czy z czym innym, bo widzę, że mi klatki spadają. Dlatego też, no, jak coś, to jedyne właśnie rozwiązanie, że to powiem, to jest, że kończy się miejsce na dysku. No i tak jak mówię, no tam 60, no to 60 razy 7, to już macie 6 razy 7, to macie 420. O, ale to zmieścił. No nie powiem, brameczka ładna. No i do tego macie kilka giga tych czekajcie, bo mi tutaj obrońcy wysiadają. Jaja Touré, dobra, w końcu, że tak powiem, mogę zmienić Touré. I za Jaja Touré on jest jako cofnięty, nie? To damy tutaj Xaviego. I Iniesta w sumie za... Nie, tak, Iniesta za... No, a, tak. Dobra. Zostanie nam tylko jedna zmiana, żeby najwyżej Aguero zmienić. I wstawić Neymara, żeby zapierdzielał Zeto. O, pierwszy raz jakaś dziwna kamera z tego jest, no mniejsza. No nie powiem, ładnie tutaj zmieścił. Ale i tak moja brameczka, nie, nic się nie równa z moją brameczką. No po prostu moja brameczka to była bajka. To, no po prostu nic się nie może z nią równać. Podczas dzisiejszego, jak i nie tylko dzisiejszego odcinka. No po prostu chłopaku, no po prostu chłopcze nie ma szans z moją bramką. A tutaj jeszcze po rączkach chyba poszło. To mi się przynajmniej wydaje. Nie, chyba nie. A tak jakoś dziwnie leciała jakby po rączkach. Dobra, koniec pierwszej połowy. Koniec pierwszej połowy, dobra. Chodź tu do dwójka. 2-2. A też nie zapomnę meczu, w którym 2-2, bo to było już w 10 minucie. Tia. A później go zniszczyliśmy chyba 4-2. Nie, to był remis chyba w tamtym meczu. Albo i wygraliśmy 4-2. Nie wiem, nie pamiętam, w każdym razie jakoś tak było. Że w 10 minucie już było 2-2. Ale Aguero tutaj ich porobił. Znowu ich porobił. Özil dostał piłkę. No jak Özil się włącza w akcję, to znaczy tylko jedno. Stratę. Nie, no nie zawsze oczywiście, ale no. Ale tu ładnie to wyciągnął. Jakby nie on, no to przeszłaby piłka na drugą i bym miał sam na sam. Znaczy, no, pustą bramkę w sumie bym miał. Bo Czechu wychodził na drugą stronę. No tam dostał buta takiego, że mógłby spokojnie to żółto poddyktować. Nie wiem, który w sumie dostał buta, bo widziałem, że któryś wjechał z buta, ale który to tak, że to nie zwracałem uwagi. Jeśli mój to wyjeżdżał, no to no spoko, no nie dałeś żółtej kartki, no nie obrażę się przecież, nie? Ale jeśli to jego wjechał, no to no mogłeś podyktować. No dobra, no bez przesady, ile tych przerw podczas meczu będziesz robił? A, teraz robił zmianę. Wcześniej zrobił przerwę, żeby, nie wiem, poprawić sobie za przeproszeniem narządy czy jakichś grzyb.
Dobra. No Boże, kompany, co ty żeś zrobił, to nie mam pytań. Dobra, lecisz. Eto. No, 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 no. No, no, no. Dobra. I jest ta piłeczka. A tak, bo na wasa przecież nie ma. A ja się dziwię, czego na was nie wchodzi w ataki. No, przecież nie staje za Navasa. Dobra, no. No nie wierzę, że on to do tego jeszcze doszedł po wcięciu. Przecież on dostał wcinkę, znaczy, no, cięcie na nogi. Trzy, dwa, no fucking bitch, dwie bramki w tym momencie potrzebujemy. Bo nie chciałem przegrać ani jednego meczu, ale no widzę, że... Znaczy nie chciałem stracić ani jednego punktu, o tak. No szczęście teraz w sumie. A ja wiem dlaczego, oni tak słabo grają, patrzcie. O czym zapomnieliśmy. Nie, wysoki pressing i obrona do ataku. To nam wystarczy. Do pokonania, ja wam mówię. Ja jestem po prostu taktykiem. Znaczy no, z taktykiem to ja mam do czynienia, można powiedzieć. Jeśli ta osoba ogląda. Znaczy dwie osoby są w sumie w to wtajemniczone. Więc dwie osoby wiedzą, o kogo chodzi. Jeśli mówię o taktyku. No ale... Ale no dobra. No, chorzysz ty! Cholero jedna. No bierz go! No co z... Boże! Co ten Czech zrobił? Nie wiem, czy to widzieliście, czy nie, ale no po prostu, no, no szlak niejasny trafia przy takich akcjach Czecha. Znaczy wiem, że to nie jest pewna, że powiem, wina tego, że to Czech akurat, nie, ale no po prostu no, no to rozbrajające jest, no. Leci piłka sobie spokojnie na aut, a on ją, nie to powiem, maca. Nie wiadomo po co. Jeszcze karny, powiedz. Czerwona. Żółta, Boże, Kehil, masz szczęście. Gorzej jak trafi z tego wolnego. No ale powiem, no szczęście, no ale no co z tego, 10 minut, mam dwie bramki strzelić. Jeszcze jak będziemy tak kopali się po czole, no to na pewno ich nie zdobędziemy. Albo podawali do przeciwnika, no teraz to szczęście by było, żeby nie było tego bramki, bo by nie strzelił, no ale no mimo wszystko no było zagrożenie i to są match. No gdzie tak do środka, Eto? Nie masz w ogóle wyczucia. Eto jest tak zmęczony. Nasri, za Nasriego wejdzie Koszta, z daleka będzie pierdzielił bomby. Mam nadzieję, że on nie wykopie tej piłki, bo się złożył, jakby chciał wykopać ją nie wiadomo gdzie. Ale by to, jakby to zmieścili, to by była po prostu bajka. No dobra, no pomiń to, Boże, będę głupia. Nienawidzę, jak po prostu ktoś gra ze mną i nie przywija tych powtórek. No to jest po prostu, no... Nasri, spadaj z boiska. Mamy wzmocnienie, bo mamy wysokiego teraz zyskaliśmy. Kosztę.
No, Boże, Eto, ja cię utłukę. W tym meczu nie grasz praktycznie nic. No, ej! No jeszcze jest zasilanie. No weź, że zniknij, bo nie widzę, co się dzieje. Nie widziałem, co się dzieje, bo mi znowu ten głupi... No Boże! Nerwica mnie bierze, naprawdę. Nerwica mnie bierze. Dlatego muszę już wyłączyć, że to powiem. Ja jak czuję, że mnie nerwica bierze, to już jest niedobrze. Boże, no patrzcie, no co, patrzcie, co oni grają teraz. Jaką padakę. No to jest padaka, to nie jest granie, to jest padaka. Dosłownie. I to będzie pierwsza przegrana. No nie ma szans, że z tego zrobię remis. Boże mój Boże. Widzisz i nie grzmisz. Boże, mi się przypomniało. Przecież coś. Najlepsze jest to z tymi odcinkami, które ja straciłem, że miałem przyszykowane już te końcówki całe porąbane. Nad jedną końcówką się siedzi koło, no uznamy 5 minut. Do 10 nawet czasami. Jak coś trzeba idealnie, że tak powiem, wyciąć. Znaleźć jeszcze moment, który trzeba chce się wyciąć i tak dalej. No to liczmy około 10 minut. To było 7. Znaczy ponad godzinę. Koło godziny jeszcze robienie projektu. No dobra, nie przesadzajmy. Pół godziny robienie projektu. Półtorej godziny poszło po prostu się rąbać. Czyli łącznie poszło, czekajcie, na 20 razy 7, 142, 3, no zamiast 4 godziny poszło po prostu, nie? No tak. Bo te końcówki mam, ale nic z nimi nie zrobię, skoro nie tego. No, znowu jakiś jeden tylko poszedł. Konsigli. Jacko jeszcze trwa. Nie, Mascherano. No w sumie iść na 6 godzin tylko. No ty tam gunwo, że to powiem, dasz. 12 godzin. Wystaw na licytację. Wystaw na licytację. I wystaw na licytację. Dobra, 12 godzin. Niech się licytują. Wygram to, znaczy no. Dadzą to, dadzą, nie dadzą to, nie dadzą. Tymczasem możemy otworzyć dwie paczki. Więc zobaczmy, co nam dadzą. Albo chociaż Messi z wieku jakby się trafił. Miller. Hart Manchesteru. 500 tych. No, cena po 500. Nie trafię nic. Nie ma szans. Nawet nie zamykam oczu. No. To trafiłem. Jedyne co trafiłem to 1000 końców. I tak nie będzie na paczkę, no. A, trudno. Dobra. Więc ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Tak, trzymajcie się. Do kolejnego odcineczka. Na razie. No i pa, pa.